Okej, okay, jest książkę. Legendary Storyteller. Legendary. Czekaj. Kamil, chodź tutaj. Legendary. U góry, nie? W tej. A, u barłanki. Na barze jest. No i elegancko. Dobra, odpalać. To nie będzie to zadanie... Muzyczka mi się coś... Ciekawa książka. Powiedział parze się nie napić. Olej, kobito. Dad told me not to listen. No truth ever roared off a pirate's tongue, he'd say. Kiedy to ty usiąga? No. No jakoś mocno chyba to pijaństwo teraz działa. No kurde, po jednym kuflu? Dobra, nagadała. Szybka droga na dół. Ja jestem na statku już. A to jeśli chcesz, to oczywiście. Dobrowolne donaty, jak zwykle. Wytrzeźwiał już. Bo jak do wody wejdziesz, chyba trzeźwiejesz szybciej, wiesz? Dobra. Jeszcze drewno trzeba odłożyć. I żarło. Tam było tyle tych... jedzenia na tej wyspie. No dużo, ale to nie wiem, czy takie potrzebne to będzie. Dobra, czekaj, zabierajmy się. A te robaki idzie dawać? Robaki idziesz przy sobie. Ale możesz też do dolnej, jak tam ktoś będzie potrzebować, jak masz fulę. Co ja będę łapił teraz? Princess Me, Brixie. A to jak ona była mała. Four and a half year. Brixie, to nie była ta w poprzednim zadaniu? No, była. No, ona nie, nawet ma narysowany ten dziób taki. Czy to był kapitan Brixie chyba? No, znaczy, no tak, no, no nie, ona nazywała się Brixie jakoś tam. Nie, to była babka, ten kapitan. Fajna książka. Boat. Kaleon. Golden Sands. Proste wskazówki. Crash, Outpost. Okej. Okay. Kraken. Co mamy znaleźć w ogóle? Trzy te? Jakieś skarby? Ale widzę, są trzy skarby zaznaczone. Weźmy się za pierwszy. Nie wiem, czy Krakena nie będziemy musieli pokonać w takim razie dzisiaj. Musimy dużo kult nazbierać. Dobra, była walka, naprawiła łódź. Później był sztorm i wylądowała przy Golden Sands. Gdzie są Golden Sands? Pamięta to? To ten outpost. Golden Sands Outpost, no. Znalazłem. Popłynęła dalej. Jest jakieś dwie wyspy. I była plaża.
Dużo to mówi. I był też outpost. Czy gdzieś, gdzieś jest jaskinia? I jakaś łódka. Jest pierwsza skrzynia. Kurde. Czy to podejmę obok drugiego outpostu? To są dwa outposty. Jest Golden Sands, a później jest jakiś... Cię zerwałam. Między kamieniami. Jest między kamieniami, gdzieś płynie. Przybywa obok outpostu i dobija do jakiejś plaży. Coś mi się wydaje, że będziemy szukać skrzynki. No tak, bo są zaznaczone trzy skrzynie. I tak się sugerować tym, mogłoby to być Lonkow. Tam jest jaskinia, ale ona jest na brzegu, przy wodzie. Nie ma tam plaży obok. Ale ta pierwsza historia jest daleko, nie możemy zacząć od, nie wiem... A co, jesteś bliżej? A, Ancient Spire jest. No, jest Spire. No dobra. Dobra. Są gdzieś trzy skały obok? Może tak to zróbmy. Idę na bocianie gwiazdy. Coś mi mówi, że są. Tam z tyłu jakby były jakieś skały. Nie? Tutaj po lewo są jakieś skały jeszcze. Chyba tak. Chyba trzeba będzie płynąć na W. Możesz podpłynąć trochę do przodu na W? Bo tam nie widzę, ile jest tych skał. Może no. Tam będzie. Albo na NW nawet. Myślałem raczej, żeby płynąć na... Co? E. Tam jakieś są postrzępione skały. Ale ona między trzema skałami przepłynęła, nie takimi postrzępionymi. Trzy osobne skały są na rysunku. I bardziej wygląda to tam, tak, na W, zobacz. Idealnie, bo dwie są razem skały i jedna osobno. To będzie tam. Przybiła do jakiegoś brzegu. Kurde, to jest trudna zagadka. Ile? O, dużo powiem, ale im więcej płacicie, tym będzie taniej. Łatwiej mi ją kupić przynajmniej. To będzie chyba zatopiony statek. Jesteśmy przy skałach? To jest więcej niż trzy skały. Trzy. Dobra, to jest dziecko. Tylko do trzech umiała liczyć. Tak. Tylko trzy narysowała, wystarczy. Troszkę w prawo teraz, na N pójdź. Jak mi się wydaje, że teraz będziemy na Kanonkow musieli popłynąć na N. Złotą rybkę stary. Znaczy na krukę to masz, co ja mówię. Ciężka ta zagadka. No trudno. To się trafiło trudne. No to musisz zrozumieć dziecko. Ale tam sam jest raz dla mnie zadanie. Co? Tam jest ta trzeci rysunek ten, na samym dole, po lewej stronie, to jest wodospad. Jakieś skały dziwne. Co? No tam później mija się jakąś wyspę z wodospadem. Ancient Spire, trzy skały i później wyspa z wodospadem. Wiem. Krux Hollow jest wodospadem. Zaraz byśmy do niej dopłynęli tamtym kursem. A teraz płyniemy na Crooked Masts, bo ona zmieniła tam kierunek. A te trzy skałki, ty pamiętasz? To jest właśnie Crooked Masts, chyba. Zawsze tak z daleka to wyglądało, nie? A na Crux Hollow jest wodospad. Przy wodzie. Tam nawet byliśmy niedawno. No tak wygląda na zatopiony statek. Hej, please, zasłaniasz mi tą książką. No to co? Tutaj. No ty mi tu kurde na dziobie łowisz, weź sobie iść na backburtę. Będzie mi ryba w statek wpływać. Co się dzieje? Szukamy z questa teraz. Są trzy skrzynie do znalezienia. Dziecko to w ogóle rysowało. Że to nie będzie takie proste. Wiem, że jest jeden statek rozbity o skałę, wiesz? Nie zastanawiam się, czy tam może nie będzie. No jest. A to jest chyba statek zatopiony, nie? Ta część z tym krakenem niby.
Też mi się tak wydaje. Nie, fajnie by było, jakby tu wyskoczył kraken. Śmiesznie. Jest statek tutaj, pod wodą. Nie, wiem, dobrze wiemy o tym. Wyskakuje, jesteście sami. Ty, tu jest jakiś inny szkielet. Ja zastanawiam, czy ona, czy to na pewno był kraken. Nie widzę tu skrzyni. Zabrzmieć wdech. O, coś mam. Nie, to ja podniosłem coś. Nie to. Czemu tego kostka? Mam skrzynię z kluczem. Nie mogę wziąć skrzyni, ale mogę wziąć klucz sam. Czyli jednak ten statek. Jesteście? No kurde, aż tam. No my lutujemy. Dobra, czyli pierwsza zagadka zrobiona. Tak mi nieźle poszło. Jeszcze dwie. Kurde, elegancko się teraz lutuje z tym. No tak, bo tak to wyskakiwałeś, ten. Teraz fajnie. Mam jakiś stół tutaj fajny? O, można kłaść na ten stół. Dobrze. Dobra. Galeon, kurde, z tyłu też jest galeon? Co tutaj taki ruch dzisiaj? Czy nie, czy to nie jest piracki? Ten drugi. Ale ten to jest na pewno gracz. Co robię, Fort? Weź to, czy to owoce z tego. No. Dobra, jadę drugą. Plunder Valley. Discovery Ridge. Czekaj, bo to może nawet nie będziemy musieli do Plundera płynąć. Nie wiadomo po co. Discovery Ridge. Can't have it. To jakaś mała raczej z jeziorkiem, nie? A z rozwalonym statkiem, była taka. No właśnie, nie wiem, czy to nie będzie ta taka malutka jak Old Sands. Widzisz, tam jest statek sam, nawet na mapie to widać. Rozwalony statek i tylko wysepki. Ale Plunder Valley? Gdzie jest Plunder Valley? A, tu, tak, to będzie to, Old Sands. Czyli na... daleko, SW. Zobacz, może po drodze jakiś ten. Co? Rybko sprzedaż. Jest idealnie obok tego, tej wyspy. Dalej mało Sea of Thieves. Sprzedał po kolei. Tak jak były w ekipunku ustawione, tak sprzedał. Dobra, ja mam już tylko tą swoją legendarną. Ta, legendarną od razu. No i sprzedaj, już chcę zobaczyć. Bo czekaj, niech, niech ten. Niech kółko się napełni. No teraz. Czekaj, mi się jeszcze nie napełniło. O, dobra. Kasy mało, pytanie ile tego. Ty, a jak będziemy na innym morzu, może inne ryby będą. Ale dało. No, skoczyło. Przydaje te swoje. Ja bym chciał łowić jakiegoś rekina. Rekina, megalodona. Jest mięso z megalodona. Może jest. Jest, jest. A my sobie tak siedzimy i łowimy rybki. Ja jestem ciemny na kamerce. Nie zauważyłem w sumie. Albo ręce podniosłem. Ciemniło nieźle. Kurde. Jak naprawdę ciemny kutrze teraz każdy stoi i łowi ryby. No.
Z wędką. Łowi się jak kuter stoi. Dzwonka pan nie słyszy? Znowu ta czerwona? Często bierze. I ona jest 65, to duża czerwona, nie? Mniej więcej. To małe są tańsze. Droższe. No nie wiem, czy małe nie będę miał. Ja nawet nie wiem, co ja będę teraz miał. Jak małe? Większe są droższe. No właśnie nie bardzo. Ten problem. Ja nie wiem, jak ja teraz będę miał. Jeśli chodzi o złoto, a może o expa inaczej. To, co Kamil wyłowił, dało tyle samo, co te 5 ryb nasze. Albo rekiny będzie mógł łowić. No już. W sztormie by się trzeba było połowić. Tam żarcie jest dużo. Ryba mi zniknęła. Jak ją wyciągałeś już? Wyciągnąłem ją i szedłem na dół, bo muszę żarcie odłożyć i mi zniknęła. Ja miałem coś takiego, wyciągam już z wody i ona zniknęła. Ja leżę gdzieś na pokładzie? A chodź zobacz. Zakosiłeś ją. Co? O tu za uchem miałeś, o. Nieźle, idź teraz odłóż. Ciekawe, że w sztormie będą fajne brały. A my nie wpływamy w sztorm teraz? No, już pada, no. Ty, no jedna się tak nazywa, Stormfish. I to jest taki, wiesz, miecznik. No wędkę. Dobra. Skrzynia jest gdzieś przy statku. To się jakieś takie zbyt proste wydaje akurat. To trzecie, jak ja oglądałem, to typek się męczył. O, ale widać już ten, światło się pali. Już chyba widać tam. Weź w lewo skręć. Dobra. Nie, bo on chce mnie złowić. Nie trafiłeś. Nie trafiłeś. Nie jest takie łatwe. To się ta butelka, o kurde, jak mi myknęło koło ucha. Fuck. Harpunami wali we mnie. Już nie to leci. No i dobrze. A można tak z podwody brać ryby? Nie. W ogóle te, co pływają, to tak to jest tylko ozdoba. Bo nieraz pływają takie rybki kolorowe, nie? A i zwinięty mamy żagiel? Bo ten statek ciągle jakoś płynie. Nie wiem. No zwinięty. Która to jest strona? Co, nie wiadomo. Masz na obrazku tylko statek. Teraz to jest strona w książce. A to na samym końcu prawie. Ostatnie. Przy dziobie powinno gdzieś być, nie? Nie wiem. Może to jest kilka dziobów. Tych statków. A może trzeba wykopać? No. No. Brakuje nam pierwszej zagadki. Mamy klucz, mamy skrzynię i ciekawe, czy nie oszukaliśmy trochę. Może to była wskazówka jakaś, nie? Nie, no bo wszystko było już podane. To tak. Teraz trzeba otworzyć tą skrzynię, tą klucz. Albo dwa klucze będą potrzebne. Dawajcie, w sztorm płyniemy. No i tak będziemy płynąć, bo na N. Na N jest sztorm? Wiesz tam, w którą stronę. Dwa klucze są do skrzyni. Jeden jest, drugi teraz. Okej. Okay. Klicza, wiesz, oddać rybę. Tak później.
Dobra, przy Golden Sandsach. A, ja wtedy mówiłem Lonkow, nie? Że to może ja tam być. Trzeba było znaleźć te dwie skały takie. Może wtedy by coś się znalazło. Spróbujmy na razie to Lonkow. Nie wiem, czy mamy lepszy kierunek. Ja z tymi harpunami można fajnie łapać. Ty, na nas płynie megalodon. To chyba tak z przypadku. O, fuck! Co to było? Dziabnął nas. Jestem za statkiem. Naprawcie ale statek. Ale z nienacka, tak. No, bo ten, dotknęliśmy go. Atakuje nas. Jest syrena. Naprawiacie statek? No ja steruję, bo przecież trzeba trzymać. Tu są dwie, przy samej, przy tej skrzynce. Zaraz będę, zaraz będę. Dobra, już naprawiam. A już ich prawie dogoniliśmy. No. Jakby teraz kula zaraz będzie jakaś... kurde, ale wody mam. Albo trafić im w kotwicę. Wszystko. Ja im zrobię, że będą wolniejsi i będą mieli wodę wciąż. Czekaj, może ich harpunem złapię. Dużo mamy magicznych, użyjcie tego. Ja będę strzelał z magicznej. Ja nie wiem, a co jest magicznego jeszcze? Kotwica, żagle w górę. Czekaj, muszę wziąć żarcie. Odbijają, odbijają. W prawo. Ja nie mogę kręcić w prawo, bo... Dobra, ja wziąłem kotwicę też. Wezmę żagle. Nie, nie są. Spieprzyli. Prawo. Trzeba było wiatr się podnieść. Uciekli gdzieś w sztorm z powrotem, nie będziemy ich ganiać. Albo gościu po prostu puścił ster i go ten... na bok dało od razu. Też tak mogło być. Wy zobaczcie tam kurs, bo nie wiem jak teraz. Wejdę na bocianie, zobaczę. Lisa. Co? No. Gdzie oni są, ty? Za nami! Z tyłu, za nami. No oni w prawo mocno odbili na maksa i od nas odpłynęli. O fuck, piorun mnie walnął. Zważę z tego. Jesteś magnesem. No i dobra, to jest ta skała. A to jest w środku. Aha, bo to wygląda jakby obok było. A to będzie w środku. Z gunpowder, jakby ktoś przyszedł, by się nam przydał może. Bo mi się ryba o skałę zrzapi. A nie, to nie czarno, to... Ej. Kamil. Klucz wykopałem. Co? Zresztą, żebym... O. Devil Fisha. Rybę z kolcami znalazłem. Diabła morskiego. Iś ktoś tam po ten gunpowder. Się przyda. Ciekawe, ile ryba z kolcami będzie warta. Dobra, idę otworzyć skrzynię. Chcecie zobaczyć, to zapraszam. Ja wyskoczyłem akurat. Otwieram. Nie, dobra, dobra. O Boże, zabiłem się. Co ty? Mapa. Tak szybko chciałem do skrzyni. Wiem co to jest. To trzeba przyłożyć gdzieś do skał. Fajne to jest. Widziałem to też na trailerze. Chyba sobie żartujesz. Pytanie, do jakich skał?
No to musi być gdzieś w pobliżu, że... Czekaj, tu obok jest chyba cmentarz. To jest chyba ta wyspa. Bo tu jest cmentarz. Tak mi się wydaje, że na tym jest cmentarz. No jest tu. Ty, cię na górę wrzuciłem. Mam te skały. Poczekaj, z drugiej strony trzeba stanąć chyba. Mam dużą, a to jest mała. Trzeba chyba z drugiej strony. Może tak jeszcze. Uhu. No faktycznie. Dawać węża, poluję. Ty tam z tyłu jest taki skaszek. No nie pasuje. Weź przeczytaj, co tam z tyłu pisze. Ty, mam full, nie mogę podnieść. Podnieś jakiegoś węża. No H6. Weź jakiś węża, przycisk ja jest. Full. Jaki przycisk? To nie przycisk. Jaki metalowy. Gdzie jest? Ja mogę coś zjeść w sumie. Mój wąż usmażę sobie ten guzika. Chyba mam chyki. No pasuje idealnie, ale nie mogę znaleźć małej skały. Chyki tutaj pasuje. Gdzie ty jesteś? Tu. Idealnie, dosłownie idealnie. Czym się? Jeden ty. Hohoho. Zakosił. No ja znalazłem, nie? Ty wykopałeś tylko. Ja wszystkie klucze, wszystko znalazłem. No to ci ja pomogłem z tym. Znowu? Dużo żarcia tu jest. Mhm. Nie zobaczyć w miejsce, gdzie zawsze skrzynia się rozpiła. Czy tak pół zawsze? Co ostatni węż? Przecież przypomniało te wszystkie nasze gry. No. Jak wbijaliśmy, to tylko zawsze znało wszystkie te, nie? Znało wszystkie miejscówki. No Asjent musi wrócić, tylko kawał drogi będzie. Hykli, mam do ciebie prezent. No teraz nie chcę. Nie chcesz prezentu? To ja już skaczę. Jest. Ile wpadłem do wody. Gdzie to trzeba oddać? No, chciałbyś wiedzieć. Skacz. Robaki zbieraj. Czekajcie, bo ja chcę słuchać, co ona powie. No właśnie, u mnie ty pędzisz tam. Czekam nawet. Ty, przeniosło mnie na statek. Zgliczowałem się. Trzeba słuchać, bo trzeba znaleźć następną postać. Chyba to będziecie mieli napisy. Nie, nie będziemy mieli. Za daleko jak będziecie jesteś, to nie. Nie. Tom. Do legendarnej. Co do legendarnej? Do legendarnej miejscówki trzeba iść, tam jest dużo robaków zawsze. Mówisz? No, ja ostatnio byłem. Żeby to skończyć. Dużo było. A weź pokaż mi to. O, dobra, tu sobie zobacz. Ja co kosiła. Co to? Nie wiem, ktoś chyba nam statek niszczy. Chyba tak. Ryby tam są. Idź ktoś. To po ryby ktoś nie idzie. Nie niszczą nam statku, spokoj. Co to? Strzelają się na forcie. Tak słychać mocno? Mhm. Serio.
faktycznie tam na forcie. Raise some coin, find a sloop, and live my own adventures just like you and Briggsy. I'll clean up the relic you found and pass it on to your mysterious friend. Maybe next time we meet, we'll be out there on the Sea of Thieves. Tak trochę nie słuchałem. Gdzie mam teraz iść? Ja też nie. Przez te strzelanie tam chyba najlepsze. Cześć, Boret. Witam cię tak serdecznie. To pod koniec nic nie mówiła. Mówisz, że najlepsza wierka? Na swoją przygodę. No, my że chciała też... być tak jak my. No. Że wypożyczy sobie slupa i będzie. No to też widziałem. Chyba kapelusz.